Nawet zwolennicy państwa minimalnego postulują, że w kilku dziedzinach państwo powinno być obecne. Jakie to dziedziny i w jakim stopniu, stopniu powinny być regulowane, organizowane przez państwo? Znaczy w wielu dziedzinach państwo powinno być obecne. Państwo ma służyć między innymi do tego, żeby pilnować, że umowy zawarte pomiędzy Kowalskim a Nowakiem, jeżeli zawrą taką umowę, to ta umowa ma być dotrzymana. Żeby nie było tak, że Nowak jest silniejszy fizycznie i mimo, że zawali jakoś mowę, to pobije Kowalskiego i, 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 i jego będzie na górze. Państwo ma pilnować do otrzymywania umów. Państwo ma pilnować do te, tego, żeby jedni ludzi nie krzywdzili drugich ludzi. Od tego jest kodeks karny. Dzisiaj jest zbyt, zbyt rozbudowane, oczywiście przesadnie, więc szaleńczo. Ale od tego jest i państwo tutaj powinno e, funkcjonować. Powinny być sądy. acz tu nie muszą być sądy, nie muszą być koniecznie państwowe. Nie zmienia to faktu, że muszą być, prawda? Natomiast samo prawo ktoś musi ustanowić. Od tego jest państwo. Od tego jest parlament. Nie powinno być tak rozbudowane jak obecnie, ale powinno jakieś być. Ja nie jestem anarchistą. Więc w taki, tego typu dziedzinach oczywiście, że państwo jest niezbędne. Po prostu, bo inaczej byłaby anarchia, i, i ten kto silniejszy, kto ma lepszą broń, ten by wygrał. Są jeszcze inne dziedziny, gdzie państwo powinny funkcjonować. To jest związane z tym, żeby jedni nie krzywdzili drugich, żeby tego pilnować. Tak, takie na przykład czasem wyśmiewane w moim otoczeniu. Pojęcie jak ochrona środowiska. No nie, no ochrona środowiska to jest jedna z najważniejszych rzeczy, y, jakie, jaka jest, ponieważ y, działa na nas, no uszkadza nas. Y, złe powietrze, zła woda, czy coś takiego, to szkodzi nam po prostu, więc tutaj powinna być ingerencja państwa, tylko nie no, oczywiście tak idiotyczna, jak obecna, że właściwie wszystko można zrobić, by miało się pozwolenie od urzędnika. No, nie, to powinno się zmniejszyć tego typu władze urzędów, natomiast y, przypilnować, że to, co szkodzi innym, naprawdę y, ma być niewykonywane. No, nie wolno tam na przykład no, te przykładowo palić tych opon w okolicy, albo sprowadzać śmieci z Niemiec do Polski, no i potem je podpalać, to w tej chwili jest regułą. I państwu to w ogóle jakoś nie szkodzi. Tu prokuratoralni ani ma to gdzieś, ani się, pan Ziobro, ani się tym nie, nie zajął, nie? A to jest masowy na przykład w tej chwili. Nie? To jest właśnie to, co nam szkodzi. I czym państwo się powinno zajmować, a czym się nie zajmuje. No. Bo państwo zajmuje się teraz walką wewnętrzną, polityczną i tak dalej. Nie? W to się uwiązał rząd. Rząd w ogóle nie powinien się wtrącać do polityki. E, powinien zarządzać i być posłuszny prawu, które zostało stworzone przez parlament. A jest dokładnie w tej chwili odwrotnie. Więc państwo, wiele jest funkcji państwa, reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. E, na forum prawnym międzynarodowym, arbitraże i tym podobne, prawda, to też jest potrzebne, więc takich elementów jest dość sporo. Ale no nie tak rozbuchane państwo jak obecne, no w tej chwili nic nie możemy kichnąć bez zgody państwa, nie? To jeszcze chwila i będziemy karali mandatem za nieumycie zębów wieczorem, no. Także to, to, co się dzieje, inwigilacja, która następuje, że wszystko o każdym wiedzą, że, że prawo jest tak stworzone, że e, jest sprzeczne. Oznacza to, że jeżeli coś zrobimy, to e, można nas skazać za popełnienie przestępstwa. Jak tego nie zrobimy, też nas można skazać na, za popełnienie przestępstwa. No, jeżeli takie jest, prawo się stworzy, a tak się stworzyło, w wielu dziedzinach tak, tak jest, e, to oznacza, że państwo ma na widelcu każdą osobę. Ktoś mu podskoczy, tego się posadzi. No i tak, takie, w tej chwili obecne jest takie państwo. No. Jest tysiąc razy za duże, ale państwo być musi. Tysiąc razy mniejsze, ale musi być.